Co myślisz o tym, że być może Krzysztof Stanowski też zrealizuje taki film o Karolin Derpieński, bo pojawiły się takie plotki? Myślę, że takie osoby nie powinny mieć prawa do pokazywania się w internecie i wypowiadania. I robienie takich rzeczy innym osobom świadczy tylko jednym. Przede wszystkim atakowanie kobiet. To jest bardzo ciekawe. Czy mężczyźni nie mają żadnego zajęcia, nic się w tej piłce nie dzieje, że głównym zadaniem jest teraz atakowanie kobiet? Bo ja nie jestem osobą, która będzie oceniać dokonania innych ludzi i to, co robią, ale szczerze powiedziawszy, co oni komu przeszkadzają, jakieś pseudodemaskowanie, wymyślanie, to jest bardziej dla mnie show niż coś, co by miało coś wspólnego z dziennikarstwem. I mam wrażenie, że osoby, które to robią, nie zdają sobie sprawy, jak wielką krzywdę wyrządzają innym ludziom, żeby budować swoją karierę. Nie mam szacunku do ludzi, którzy budują swoją karierę na krzywdzie innych.